35. kolejka, czyli 5. tydzień, bawimy się w podziwianie panów, którzy chcą sobie zrobić krzywdę wirtualnie na mapce. Mam przyjemność komentować mecz Nokap kontra BWP, ekipa druga. I tak, niestety, a czy jak widzimy, Nokapy grają w osłabieniu, niestety jeden gracz nie dopisał i tak BWP grają na King Dragonie z iście trzecim T3 dwójce 50 TP i Lowie w wersji czarnej. Nokapy na iście trzecim T3 dwójce Lowie i Carnaveronie. Dobra. No szkoda, jak wielokrotnie wspominałem, bardzo nie lubię takich spotkań, gdzie jedna drużyna z punktu ma mocno pod górkę. Dosłownie w przenośni. W pierwszej rundzie Nokapy bronią, więc będą mieli z deko lżej. Kolega Rudy z BWP ekipy drugiej miał fajnego respika. Od razu go zespiło, że może fajnie flankować. Podlecimy, co tu panowie z Nokapów robią. No, muszą mocnego defa postawić, tak jak widać. Już wspominałem, mają jednego gracza mniej, więc mocno źle. Oczywiście zmiana ników, na którą Sony pozwoliło w drugiej online generacji, bo nie mówię, że to jest druga, bo to już jest piąta. Pozwoliło i efekt jest taki, że tutaj niektórych ników możemy nie rozpoznać, a to są ci sami panowie, którzy grali wcześniej, gdyż zmiana jest dopuszczalna tylko jedna. Szary dzik, czyli Marta Szary, oddał sporo hapsa, nieopatrznie się wychylając. Ale szary dzik mi się bardzo podoba, nick fajny. Dobra, spróbuję się gdzieś fajnie ustawić, żeby tam nie kręcić kamerką. No BWP czują krew, no mają przewagę dość mocną, więc raz idzie dość ostry, choć tutaj Simon troszeczkę hapsa oddał na przejeździe. Za chwileczkę Nokapy będą mocno i mamy pierwszego gąseczki tutaj. Simon drugi raz zebrał. Focus Fire na Cinquinie. A panowie się tu podjechali, czyli dr Kuti, Great No Name również i słusznie, gdyż tutaj ten Carnaveron byłby już dawno w garażu. Mamy 1-1. Simon zapłacił najwyższą cenę za ten rajdzik. Amoraczego Cinquina. I mamy 2-1. Tutaj reszta BWP-ów za chwileczkę wiedzie dwóm pozostałym czołgistom na plecy, więc wynik spotkania raczej już jest lekko przesądzony. To będzie, że tak, tutaj mamy, dr Kuti jest na strzała, na szczęście dignął, więc jeszcze chwileczkę pożyje. Great No Name, ostatni ocalały. I mamy 4-1. Ale jest pełen szacunek, że Nokapy urwali jednego killa. No szybki meczyk. I tak, po stronie przegranych najlepszy Cinquin na Carnaveronie. To i sorki, dr Kuti, zwracam honor na T3 dwójce 1762. Po stronie wygranych najwięcej 2200, krychu na 50 TP. No nieźle, szczerze mówiąc, nastukał Polaczkiem. Dobra. No, z tego co wiem, to niestety w ogóle nie dojdzie ten brakujący gracz do Nokapów, więc jejku. Dobra. Draku robi szybką zmianę stron. Oczywiście regulaminowa potyczka 5-5 w trybie szturm.
tam BWP, znaczy dywizja druga, okupują sam szczyt tabeli. No Krychu, wybieraj czołg, wybieraj, wybieraj. No. Czeski film, nikt nic nie wie, w każdym razie ja nie siedzę na czacie w grze, nie słyszę co tam panowie mówią, bo widzę, że Greg No Name coś zabiera głos. Nie wiem również, co jest pisane, ponieważ to Draku jest adminem tego spotkania. Ja tylko to nagrywam z polskim komentarzem, albo zględzeniem w naszym rodzimym języku, jakby niektórzy nazwali to, co robię. I tak, runda druga, 4-1 poprzednia, BWP wyeliminowały no-capów. Teraz mamy wyrównane szanse, wobec powyższego spotkanie będzie na pewno ciekawsze, gdyż brak jednej dysproporcja. I tak, BWP grają na ISie trzecim, to się dwójce VC101 i AMX-M449, no kapy na ISie trzecim, to się dwójce 50TP i Lowie. Oto wspomniane wcześniej AMX-M449. O, jaki fajny kamuflaż, aż go pokażę. Dobra. Ups. BWP bronią, no capy. A, są dość daleko, to sobie na nich zaczekamy w takim razie. 5 minut ustawione czas spotkania. Ci, którzy śledzą na bieżąco, zdają sobie z tego doskonale sprawę. Wspominam tylko dla nowicjuszy, którzy oglądają piątą kolejkę. Zaczynamy od piątej kolejki szóstego sezonu ligi CPL Action. Dobra, tu mamy dwoma flameczkami, czy tak myślałem, tylko tam coś się stało, czemu Chickpin stoi w miejscu, nie no, ruszył się, jakieś chwilowe zawahanie, no. Przy tym czasie i przy tym trybie każda sekunda jest cenna, już nie mówiąc o tym, że fajnie jest grać, jeżeli robimy rush na pozycje dobrze bronione zresztą przez przeciwnika, dobrze jest zgrać sobie. Moment natarcia. Widzę, że panowie w wąwozie w zamarzniętej rzece zaczekali. Okej. Okay. No, Marszal Jim Queen. Coś im to wolno idzie, z jakimiś takimi przestojami. Albo ja jestem czepliwy. Nie no, spoko, dobra. I mamy Simon wyświecony. No to kurczę, no nieźle, szczerze mówiąc. To panowie mają niezłe załogi. Kontra chyba nie do końca. Dobra. I pierwsza wymiana uprzejmości. Czyli wysłanie kilka funtów ołowiu do przeciwnika. Na dzień dobry. Dobra, staniemy sobie może z tej strony. Grybną najmniej widzę wyświecony. No w końcu trudno, żeby nie, jak już tak blisko podjechał. Choć BWP bardziej łapią spota. Dobra, i teraz mamy prawie, że porówno by spocenia. Niestety za to punktów nie dają, dopiero za asysty. I to tylko jeżeli ktoś sobie patrzy na jakieś dziwne statystyki. Dobra. Trochę się nie znam, ale no tu panowie coś powinni albo podkręcić śrubkę czy środkiem. BWP w poprzedniej rundzie bardzo fajnie przyraszowali właśnie tą drugą flaneczką, tam gdzie teraz Szary Dzik i Chicken jadą. O właśnie. Uczymy się od najlepszych. Tu właśnie można w cieniu góreczki fajnie podskoczyć. A, czynnikiem załapał tak jak Simon w poprzedniej rundzie. Czyli coś tam zapłacił. I dobra, i tu mamy Rudy, będzie dostał ładny oklepik w tył. Nie, pojechał do przodu. Ci dwaj panowie to powinni w tym momencie wykorzystać. Dziwię się, że to nie zostało zrobione. O, nie zrobione, sorki. Focus fire. Piękny i mamy 1-0. Teraz BWP mają lekki niepokój, powinni odczuwać. Nie idzie po ich myśli to na 100%.
Hapsie nie jest duża różnica, ale lufy straszna. Dobra, tutaj dobry duszek zaczyna zbierać coraz bardziej. Jednak no capy odrobiły lekcję, jeżeli chodzi o focus fire. BWP tą lekcję ciągle pamiętają, więc ładnie tutaj skończyli. Mamy po jeden. W hapcie jest na korzyść no capów. Sorki za przycięcie. Dobra. Szary dzik, wieżyczkę tam ładnie. Dobra, piękny focus fire na dobrym duszku. Dobra, i mamy 2 do 1. Dobry duszek zawitał nam do garażu i teraz fałeczkę robimy. Choć ja kurczę bym ją chyba zignorował, a po prostu pomógł tam z szarym dzikowi z tym isem trzecim. 3 razy lepszy make byłby. No ten taran nie był opłacalny. Dobra. No kurczę, chciałem się obniżyć, niestety nie wyszło sorki. Czyli górka mnie tu odbiła, o, krzaki. Dobra, mija czas, panowie, pospieszcie się, gdyż... O, właśnie. 2 dobre strzały, 3 kiepskie, tak? Dobra, i mamy 4 do 1, czyli... Panowie... A, tam było 5-1, ponieważ innej lufy nie było. No, panowie się ładnie powymieniali. I tak, po stronie przegranych BWP w drugiej rundzie musiał uznać wyższość no capów i tutaj najlepiej nam się spisał Simonajsie trzeci, a po stronie wygranych zdecydowanym i to bardzo liderem był Great No Name. No kurczę, zobaczcie, co go się zrobił, 3245, szacuneczek. Dobra, i dziękujemy bardzo, wracamy do garażu, wszystko jest ok. Aż sobie napiszę później do któregoś z tych graczy, czy to, że Krychu wyszedł, była zagrywka fair play, czy po prostu dostał kika, wypadł, wyszedł, nie wiem. Disconnect, te sprawy i tak dalej, i tak dalej. No, szybki wocik mnie przyłącza. Moment między garażami, uwielbiam to. Dobra. I dziękuję bardzo za obejrzenie tego meczyku. Gratuluję obydwu drużynom, gdyż zagrały w bardzo fajne. Fajny meczyk i zapraszam na kolejną transmisję.